Nasi wioślarze zdobyli dzisiaj brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w rywalizacji czwórek podwójnych. Wczoraj brąz zdobyły szpadzistki. To 23. medal w tej dyscyplinie oraz pierwszy w kobiecej szpadzie. I co najważniejsze, dwie ze szpadzistek to zawodniczki ze Śląska. Alicja Klasik z Rybnika i Martyna Swatowska-Węglarczyk z Katowic. Magda Sincewicz. To jubileuszowy 300. medal polskiej reprezentacji w historii Igrzysk Olimpijskich. Droga do jego zdobycia była długa i wyboista, nie tylko dla Aleksandry, Renaty, Martyny i Alicji, bo to praca zespołowa. Ci, którzy zostali w kraju, z ogromnymi emocjami kibicowali swoim podopiecznym. No, wczorajszy dzień i start szpadzistek to mega emocje. Wszystkie trzy mecze bardzo wyrównane, emocjonujące. Ważyły się praktycznie do ostatniego trafienia. Bo jak to w szermierce mówią, na tym najwyższym poziomie, kiedy już umiejętności szermiercze są porównywalne, o wszystkim decyduje głowa i taki prawdziwy szermierz rozpoczyna się od szyi w górę. Bo to właśnie głowa dzień w dzień pracuje nad tym, jak być coraz lepszym. Każdy zawodnik naprawdę poświęca całe życie i bardzo ciężko wstaje wcześnie rano i całe życie dostosowuje do tych treningów. Natomiast Martyna jeszcze dodatkowo łączy to z aktywnością zawodową, co naprawdę jest dużym wyczynem. Na pewno ułatwia jej to, że trenerem jest mąż, więc ten czas wolny czy czas wspólny mogą spędzić na planszy. Rzeczywiście jest to bardzo, bardzo ogromny wysiłek, długoletni. Trzeba pamiętać też o tym, że to nie jest pasa z ostatnich 4 lat, tylko zawodnik na to pracuje tak naprawdę całe życie. Przez ten czas marzy tylko o jednym – o zwycięstwie. Medal olimpijski to dla sportowców najwyższe wyróżnienie. By go zdobyć, oni też muszą się czymś wyróżniać. Jest osobą wyjątkowo zdyscyplinowaną, bardzo konkretną, nastawioną na określony cel. I myślę, że dla każdego trenera taka zawodniczka to jest skarb, bo widać po niej, że ta szermierka, to co robi, to jest najważniejsze i myślę, że to jest efekt tym, że ten rezultat, ten wynik, ten sukces jest efektem tego, że jest właśnie sfokusowana na uprawianie sportu i na kobiecie, na szermierkę. Polskie szpadzistki zostały brązowymi medalistkami olimpijskimi w turnieju drużynowym po zaciętym pojedynku z Chinkami, z którymi zwyciężyły po dogrywce 32-31. Biało-czerwone walczyły w składzie Martyna Swatowska-Węglarczyk, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga i Aleksandra Jarecka.